Tak, to nie żaden błąd. Astronomowie naprawdę zauważyli najwyraźniej zbuntowaną, supermasywną czarną dziurę pędzącą swobodnie przez przestrzeń kosmiczną. Po drodze tworzy potężne fale uderzeniowe, inicjując procesy gwiazdotwórcze. Dziś opowiemy wam o tym kosmicznym maruderze. Supermasywne czarne dziury to prawdziwe potwory czające się w mroku. Cały czas nie mamy jednak pewności, skąd się tam wzięły i jak dokładnie powstają. Nasza obecna wiedza pozwala nam przypuszczać, że prawie wszystkie, a być może nawet wszystkie galaktyki we wszechświecie mają w swoim centrum supermasywną czarną dziurę, w skrócie SMBH, od angielskiego wyrażenia Supermassive Black Hole. Masa takiego obiektu może dochodzić nawet do kilkudziesięciu miliardów mas Słońca. Pędząca przez kosmos supermasywna czarna dziura ma masę około 20 milionów mas Słońca i jeśli obserwacje zostaną potwierdzone, będzie to pierwszy naoczny dowód na to, że podobne obiekty mogą zostać wyrzucone z centrów swoich galaktyk gospodarzy i swobodnie przemierzać przestrzeń międzygwiezdną. Do obserwacji użyty został stary, wysłużony, jednak wciąż żywy i kopiący, jak to mawiają Amerykanie, kosmiczny teleskop Hubble'a. Podczas badań galaktyki karłowatej RCP-28 zlokalizowanej około 7,5 miliarda lat świetlnych stąd, astronomowie zauważyli niespotykaną, jasną poświatę rozciągającą się na ponad 200 tysięcy lat świetlnych. Po bardziej szczegółowej analizie okazało się, że jest to najprawdopodobniej sprężony gaz, w którym wciąż zachodzą procesy gwiazdotwórcze, a który jest swego rodzaju ogonem ciągnącym się za dryfującą przez przestrzeń kosmiczną supermasywną czarną dziurą. 200 tysięcy lat świetlnych. Czy to dużo? Jednym słowem tak. To nawet bardzo dużo. To blisko dwa razy więcej niż szerokość Drogi Mlecznej. Jak stwierdzili naukowcy, w miejscu, gdzie powinniśmy zobaczyć centralną supermasywną czarną dziurę, widać ogromną smugę gazu podążającą za bardzo masywnym obiektem. Prędkość, z jaką oddala się od swojej galaktyki, to zawrotne ponad 5,5 miliona kilometrów na godzinę. Nasza wiedza na temat formowania się galaktyki i czarnych dziur jest obecnie już dość obszerna. Jednak ciągle dowiadujemy się czegoś nowego. Wiemy, że duże galaktyki niemal w każdym przypadku mają w swoich centrach te właśnie supermasywne czarne dziury. Często zdarza się, że wystrzeliwują z nich jety materii, które można zaobserwować jako smugi promieniowania w różnych zakresach tego promieniowania. Jednak w tym konkretnym przypadku supermasywnej czarnej dziury naukowcy potwierdzili, że na pewno nie mamy do czynienia z jetami, ponieważ gazowy ogon nie wykazuje żadnych cech, które są dla nich charakterystyczne. Klasyczne jety można poznać po tym, że są coraz słabsze w miarę oddalania się od źródła emisji. W przypadku obserwacji galaktyki RCP-28 gazowa poświata im bardziej oddalona od źródła, tym jest silniejsza. Jak twierdzą badacze, najlepszym i póki co jedynym możliwym wyjaśnieniem zaobserwowanej anomalii jest właśnie pędząca supermasywna czarna dziura przyciągająca gaz. Grawitacja tak masywnego obiektu jest ogromna. Wywiera na gaz nacisk tak potężny, że powoduje formowanie się gwiazd poprzez kompresję obłoków molekularnych. Jak powiedział profesor na Uniwersytecie Yale Pieter van Dokkum, jeśli nasze obserwacje się potwierdzą, to otrzymamy pierwszy dowód na to, że supermasywne czarne dziury mogą uciekać z centrów galaktyk. W jaki sposób supermasywna czarna dziura mogłaby zostać wyrzucona z centrum galaktyki? To jak doszło do wyrzucenia SMBH ze swojej galaktyki macierzystej, trzeba będzie jeszcze ustalić, ale jak twierdzą naukowcy, najbardziej prawdopodobną możliwością jest łączenie się galaktyk, a dokładniej trzech galaktyk. W momencie, gdy galaktyki łączyły się, ich supermasywne czarne dziury oddziaływały na siebie grawitacyjnie. Doszło do powstania układu podwójnego, a trzecia czarna dziura została grawitacyjnie wyrzucona z układu i zaczęła samotne dryfowanie w przestrzeni kosmicznej. Czy to odosobniony przypadek? Tego oczywiście nie możemy być pewni. Jednak badacze spekulują już od kilkudziesięciu lat, że takie sytuacje powinny być we wszechświecie dość powszechne. Jednak do tej pory była to pierwsza taka obserwacja, która potwierdza faktycznie, że możemy mieć do czynienia z takim zjawiskiem. Droga Mleczna, podobnie jak inne podobne galaktyki, również posiada w swoim centrum potwora, którego sile grawitacji nie jest w stanie oprzeć się nic.
nawet światło. Prędkość ucieczki spod horyzontu zdarzeń czarnej dziury jest większa niż prędkość światła, a dodatkowo czasoprzestrzeń jest tam tak poskręcana, że i tak wszystkie drogi niczym do Rzymu prowadzą do osobliwości centralnej. Znajdująca się w gwiazdozbiorze strzelca Sagittarius A z gwiazdką oznacza tu samą czarną dziurę, która jest składnikiem większego obiektu nazywanego po prostu Sagittarius A, tyle że już bez gwiazdki. W jego skład oprócz samej supermasywnej czarnej dziury zalicza się dodatkowo otaczającą ją ze strony zachodniej spiralną strukturę i pozostałości po supernowej po stronie wschodniej. Sama Sagittarius A z gwiazdką może pochwalić się masą około 4 milionów mas Słońca, a jej promień jest kilkunastokrotnie większy od promienia Słońca. Jej średnica wynosi około 24 miliony kilometrów. A jak wygląda otoczenie naszej centralnej supermasywnej czarnej dziury, tej, która jednak pozostaje na miejscu w galaktyce i nie ucieka od nas jeszcze, dopóki przynajmniej nie będziemy się łączyć z galaktyką Andromedy? Na obszarze o wielkości nieco ponad 3 lat świetlnych znajdują się tysiące gwiazd. Część z nich to gwiazdy ciągu głównego w typie Słońca. To znaczy, że stabilnie dokonują one wciąż fuzji lekkich atomów w swoich jądrach, głównie wodorów hel. Część to młode gwiazdy lub też gwiazdy typu Wolfa Rayeta, czyli gorące gwiazdy z bardzo rozdmuchaną otoczką materii. Gwiazdy te z racji obecności w tak skomplikowanym polu grawitacyjnym tracą bardzo dużo masy. Mamy tu do czynienia z ekstremalnie silną grawitacją czarnej dziury, a także nakładającymi się wpływami grawitacyjnymi samych rotujących wokół niej gwiazd. Wszystko to sprawia, że gwiazdy wraz z czarną dziurą odzierają się ciągle ze swoich zewnętrznych warstw, a część tej materii w postaci dysku akrecyjnego prawdopodobnie opada na czarną dziurę. Wiatry gwiazdowe, których prędkości sięgają 3000 km na sekundę, zderzają się ze sobą, tworząc fale uderzeniowe i rozgrzewając dodatkowo materię międzygwiazdową. A temperatura plazmy w tych miejscach może sięgać nawet 10 milionów stopni Celsjusza. Istne pandemonium. Zdecydowanie odradzam na majówkowy wypad, a ten już jakby nie patrzeć niedługo. Za to to, co doradzam, to wejście na naszą stronę internetową astrofaza.pl. Jeżeli lubicie sobie poczytać i chcielibyście przeczytać też nasze odcinki w formie tekstowej, to znajdziecie właśnie takie rarytaski dokładnie tam. Więc astrofaza.pl, oprócz tekstów oczywiście nasze odcinki, dodatkowe treści i newsletter, na który możecie się zapisać, żeby być na bieżąco z tym, co robimy. Także do zobaczenia na naszej stronie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!